Myślę, że to jest bardzo ważne pytanie, bo tutaj zostało to poruszone przez Alana. Kwestia, wiadomo, że ty dałeś się poznać jako prawdziwy twardziel w walkach na gołe pięści. Czy ma dla ciebie znaczenie, w jakiej formule ten pojedynek się odbędzie, czy po prostu chcesz, jakby, bez względu na formułę, chcesz dorwać rywala? Szczerze ci powiem, ja się chciałem bić na gołe pięści, chciałem się bić bez limitu czasowego, ale poszedłem, tutaj u was nie ma walk na gołe pięści, więc zgodziłem się na piąstkówki. On wychodząc do walki ze mną, wiedział, że to będzie na piąstkówki albo na kurwa na gołe pięści. Teraz też mu się wkręciło... Absolutnie nawet nie było takiej możliwości, takiego pytania, czy mam się bić na... Ja od razu mówiłem, że się nie będę bił na duże rękawice, ani na żadne dziesiątki, ani na dwunastki. Jedyna możliwość to jest bić się na ósemki. Na to się mogę zgodzić, to jest jedyny warunek. Ale masz swoją...